Właśnie pan Szymski bardzo prężnie działał nad kołem gospodyń wiejskich. Aktywność społeczności tego sołectwa widoczna jest szczególnie na przykład na urzędach powiatowych, gdzie reprezentują gminę. Więc i w tym roku wieniec sołectwa Maliszewskiego jest głównym wieńcem obrzędowym. Wieniec ma kształt kapliczki, w której znajduje się wizerunek Matki Bożej, wędrującej po naszej diecezji. Wieniec wykonany został z włosów czterech zbóż: pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i owsa. Wykonały go członkinie koła gospodyń wiejskich w Maliszewku: panie Zofia Skierkowska, Daniela Tomczak, Ewa Jeziak, Jolanta Uniewska i Marianna Kruk, a stelaż wykonali mężowie wyżej wymienionych pań. Wieniec niosą członkinie koła gospodyń wiejskich w Maliszewku: panie Ewa Jeziak, Jolanta Uniewska, Marianna Kruk i Anna Kuzowska. Sołectwo Borowo. Wieniec ma kształt dzwonnicy. Wykonany został z włosów pszenicy, pszenżyta i przyozdobiony kwiatami. Jest ten wieniec dziełem rąk pań Czesławy Szymańskiej, Katarzyny Szymańskiej, Haliny Marcinkowskiej, Jadwigi Sadowskiej, Barbary Tomczak, Małgorzaty Bońkowskiej i Marii Grodkiewicz. Konstrukcję składał pan Waldemar Brzeziński. Na mszy świętej w Chorowodzie i na scenie wieniec niosą panie Szymańska, Bońkowska, Grodkiewicz i Sadowska. Sołectwo Ziemanowo. Od wielu lat tradycją tego sołectwa jest przepiękny kosz wypełniony owocami i warzywami oraz przyozdobiony kłosami zbóż. Wewnątrz znajduje się bochen chleba wypieczony z tegorocznych ziaren. Kosz niosą i prezentują w kościele pani Zofia Wróblewska, sołtys Ziemanowa, i pani Wanda Jaszczak. Promienie zboża oznaczają łączność pracy rolnika z Panem Bogiem oraz wyrażają prośby o dobry urodzaj, żeby rolnikom z ich wioski oraz całej Polski nie zabrakło chleba. Konstrukcję wieńca wykonał pan Mieczysław Kozłowski wraz z synami Marcinem i Adamem. Wieniec ubierały panie Alina Kozłowska, Elżbieta Brzezińska i Hanna Naborowska. W kościele i w Chorowodzie wieniec niosą pani Wiesława Wójcikowska i pan Jacek Osmański. Sołectwo Małachowo. Wieniec przedstawia postać pana Jezusa w łodzi i nawiązuje do opisanej w Ewangelii świętego Łukasza sceny, gdy, i tu cytat, wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Wszystkie elementy wieńca wykonane są przyklejonymi ziarnami zbóż, rzepaku i kaszą gryczaną. Na obrzeżu łodzi dostrzegamy owoce jarzębiny, a w rogach podstawy wieńca bukety z kłosów traw. Całość kompozycji uzupełniają prosta monstracja z hostią i bochenek chleba. Podczas dzisiejszej uroczystości wieniec niosą państwo Barbara i Zbigniew Wojciechowscy oraz państwo Magdalena i Marek Siejka. Sołectwo Mogennica. Wieniec, proszę państwa, ma kształt monstrancji. Symbolizuje miłość do Boga, miłość ludzi pracujących na roli. Uwity został z tegorocznych kłosów zbóż, z pszenicy i owsa oraz z kwiatów i ziół. Wieniec jest dowodem wdzięczności ludzi za zbiory, piękną pogodę w czasie dojrzewania i wszelkie łaski dla mieszkańców Mogennicy. Wieniec wykonały panie Marianna Dumowska, Grażyna Stokowska, Jadwiga Wiśniewska, Janina Lewicka, Irena Wawrowska i pan Dominik Dumowski. Na dzisiejszej uroczystości wieniec niosą wymienieni
Stołem strona Górnidolska. Wieniec przedstawia przydrożną kapliczkę, jedną z tych, które na Mazowszu pozostają niemym świadkiem wiary kolejnych pokoleń mieszkańców. Wieniec wykonany jest z głosów tegorocznych zbóż, ziół kwiatów i owoców. W kościele i w Korowodzie wieniec niosą pani Renata Mączyńska i pan Rafał Gajewski. Społeczność gospodarzy tegorocznych dożynek będzie reprezentowała delegacja uczniów Szkoły Podstawowej w Nowotwórsku z koszem owoców, warzyw i kwiatów. Ów kosz przygotowały panie Maria Lewandowska. Kosz prezentują uczniowie klasy szóstej, tej, która będzie od 1 września szóstą. Weronika Dłużniewska, Katarzyna Pełka i Jakub Zmysłowski. Sołectwo Setropie. Praca nad wieńcem trwała kilka tygodni. Głównymi pomysłodawczynimi były panie Bożena Opulska i Jolanta Brzezińska. Pomocą służyły inne mieszkanki sołectwa. Wieniec jest wyklejany z wielu różnych materiałów. Można tam zobaczyć m.in. siemię lniane, fasole, różnego rodzaju makarony, mak, a także zboża. Konstrukcja wykonana jest ze styropianu, przygotowana przez pana Piotra Kamińskiego. Na podstawie widać wschód i zachód słońca, symbolizujący pracę na roli. Krzyż wraz z hostią wznosi się nad tym widokiem, co ma symbolizować obecność Boga w życiu rolników i jego opatrzność nad polami. Krzyż zwieńczony jest własnoręcznie wykonanym różańcem. W procesji wieniec niosą panie Agnieszka Bucior, Dorota Dynowska, Teodora Nowakowska i Monika Kamińska. Dziękujemy przedstawicielom sołectwa Setropie. Sołectwo Świerczyn. Wieńce w sołectwie Świerczyn wite są od 1990 roku. To jest od 25 lat. Wieniec przedstawia przydrożną kapliczkę Matki Boskiej. Kapliczka jest w kształcie prostokąta. Dach pokryty kłosami pszenżyta. W środku znajduje się serce, na którym umieszczony jest wizerunek Matki Boskiej. Na dole opleciony jest on warkoczem z pszenżyta. Przy przygotowaniu wieńca pracowały panie Genowefa i Małgorzata Mrowińskie, Maria Mielczarek, Halina Żelekowska, Zofia Łożewicz, Jadwiga Adamkiewicz, Lucyna Chotomska i Sylwia Kamińska. Stelaż do wieńca przygotował pan Sławomir Mrowiński. Wieniec niosą panie Genowefa Mrowińska, Maria Mielczarek, Halina Żelechowska i Zofia Łożewicz. Sołectwo Warszewka. Wieniec ma kształt serca, wewnątrz którego umieszczona jest mapa Polski, a na jej tle biały orzeł, godło narodowe i wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, co w oczywisty sposób nawiązuje do peregrynacji obrazu. Serce wyklejone jest zmielonymi na śrutę ziarnami, a głosy zbóż promieniście rozchodzą się wokół mapy i obrazu jasnogórskiej Madonny. Z drugiej strony znajduje się monstrancja z głosami zbóż. Wieniec niosą pani Maria Lewandowska i Mariola Nowakowska oraz panowie Ryszard Lewandowski i sołtys Władysław Jankowski. Sołectwo Błaki. Wigilijny kosz z kłosami zbóż, przyozdobiony kwiatami kul, mieczykami, słonecznikami, różami. Wieniec niosą pani Katarzyna Szatkowska i pani Wanda Królikowska.